Hej, hej. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Chyba w jednym z ostatnich, o ile nie ostatnim odcinku Wolfenstein The Old Blood. Ja jak zwykle na kuckach. Nie wiem, czemu niektórych to denerwuje. Przecież znacie mnie nie od dzisiaj. Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Warum sie hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht? Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich... Verdammt! Alarm! Vorne Verstärkungen! Jawohl, Kommandant! Schicken Verstärkung zu ihrer Position! Chyba mnie zobaczyli, co? A mogło być tak, tak przyjemniej po cichu. Oni się z tymi zombiakami męczą sami. A ja się będę ich pozbywał w ten sposób. Zatrzymaj się na chwilę. Łachudro, no nie zatrzymał się. Z każdej możliwej strony strzelają. Muszę znaleźć jeszcze jednego. Okej. Muszę znaleźć tego gościa, który tutaj sygnał nadaje. Trochę umarlaków to powstało, więc mają co robić. Oho. Chyba jakieś tajne przejście odkryłem. No demon biegają, ale chyba nie wiedzą, gdzie jestem. Ale zepsułem to. Tu gdzieś musi być ten szef. Dobra, chwila ciszy i spokoju. Nie wszystko się udaje zrobić tak cicho, jakbym chciał. Ulepszenie pancerza, bardzo mi to cieszy. Notatki. Jakieś mapy może? Tylko nóż do rzucania, chyba ani razu nożem do rzucania się nie posłużyłem. Dobra. Rzućmy okiem na mapę. Kierunek mamy mniej więcej dobry. Skradanie niestety nam zupełnie nie idzie. Więc właściwie chcąc czy nie chcąc i tak będę chyba trochę rzadziej chodził na kucakach. O, kilka wejść do tego miejsca. Tam widzę, jest też jakieś przejście. Okej. Ale teraz... Póki nikt mnie nie zauważył, to wyjdziemy po cichu. Zastanawialiście się kiedyś nad tematem zombie? Na pewno tak. Wiele osób się nad tym zastanawia, wiele osób o tym opowiada. To jest jakby część taka istotna naszej popkultury. Ale jak pewnie wiecie, cały pomysł na zombie sobie już dawno wymyślił. Reżyser... Przypomnę sobie jego nazwisko. Jest taki słynny, słynne dzieło właściwie. Ale co się stało, że ostatnio tak często myśli się o zombie? Dlaczego, czemu takie popularne się zombie zrobiły, co? Na jakimś przypadkowym blogu trafiłem na pewien wpis, który właściwie trochę się wpisywał w moje pomysły.
na temat zombie. Ale tędy nie przejdę, co? I według tego wpisu chyba coś ciężkiego tutaj goni. Według tego wpisu ludzie na skutek całej masy informacji, które dostają. O shit. Załatwione. Na temat tego, że jest tak niebezpiecznie na świecie, że są wojny, że są katastrofy. Ludzie mają skłonności do sympatyzowania ze wszystkim, co świadczy o jakimś takim apokalipsie. Ponieważ ludzie pod wpływem informacji spodziewają się apokalipsy tak bardzo, że wszelkie takie dzieła na tym oparte są dla nich bardziej zjadliwe, bardziej chwytliwe. A że zombie to jest taki temat, który wszyscy doskonale znają i którym się bardzo dobrze, znaczy którym się jakby bezpośrednio kojarzy z apokalipsą, no to... Okej, chodźmy tam. Uch, nie zauważył mnie. No, no to podchwycają ten temat i stąd jego popularność. Ciekawa hipoteza, nie uważacie? What drives this madness? You're like a blind worm tumbling your way through the soil, deeper and deeper into the rotting bowels of the earth. Into the dark places that are left forgotten. Powiem wam, że uwielbiam narrację Blaskowicza. Kurde, jednego uniknąłem, drugi się pojawił. On jest taki... taki... on szeptem mówi, to jest... To trzeba odstrzelić, ale... Spróbujmy się jakoś przemknąć, może nie zauważenie. Okej. Kibelek raczej nie będzie stanowił szybszej drogi, nieprawdaż? Dobra, zobaczył coś, ale... To jest miejsce nieprzyjemne. Te moje opowieści trochę sprawiają, że trochę zapominam o... Ten tu musi być gdzieś nade mną, co? O, chyba tu. Zdecydowanie tam musi być ktoś, kogo chciałbym dorwać. Przyjrzyjmy się, którędy łazi ten... Dobra. Trzeba iść do... Ma ten facet akurat tutaj przeszedł. Czyli facet ten juggernaut. Cholerne trupy. To nie będzie łatwe teraz, co? Wybiegaj z tej pozycji!
Dobra. Mamy coś takiego? Ale bez pocisków niestety. Dobra, tego łajdaka trzeba zajść od tyłu. Dobra, alarm żeśmy wyłączyli. Cholera. Jak tu podejść do tego drania, co? Załatwione. To tyle, jeżeli chodzi o ciche działania, co? No, ale gdzieś tam chyba o tym szepcie blaskowica. To jest super sprawa, tylko to trzeba mieć... Nie tak łatwo jest zrealizować takie... nagranie, w którym się tak... po cichu, po którym po cichu tak można mówić i wszystko wyraźnie słychać. A nie ma szumów. Tu chyba przegapiłem jakieś dobre przejście, żeby się dostać do tego. Tak, to był ten. Okej. Na pewno dużo fajnych jest informacji w tych ulotkach, ale... nie jestem fanem czytania. Lubię, jak mi ktoś przeczyta coś w grze. Lubię słuchać historii. One powinny być czytane gdzieś tam. Strasznie w New Order podobało mi się to, że... że tam były takie pamiętniki właśnie. 189 pocisków mamy w tej kobyle. Cholera. Czekajcie, czekajcie, bo się tu utopię. Kolejne drzwi. Sprawdzimy jeszcze, czy jakaś amunicja jest do tych moich ulubionych karabinów. Zaraz. Niepotrzebnie w ogóle do tej wody wchodziłem, co? No właśnie. Czego wy szukacie, cwaniaki? Cwaniaki, łajdaki. Chyba mają swoje problemy, co? Zobaczymy, do czego oni tam strzelali. Coś mi się wydaje, że się przydadzą granaty. Oh, shit. No ładnie. O, oni tu chyba nie przestają wychodzić stąd, co? Dobra, zastanówmy się, dokąd ja muszę się udać. Okej. Okay. Holender, te jęki zombiaków. Coś tu ciekawego. Oh shit. Tajny obszar znalazłem. O shit.
No tak. No tak. Taśmy wylądowali w Easter Eggu. Jaki rozrzut ma ta broń? Trzeba byłoby rozbijać takie rzeczy, co? Szaleństwo kompletne. Jak ja mam sobie z nim poradzić, co? Nożem mam go potraktować? Skarby? Chyba będzie mnie ścigał. No nie wierzę. Dobra, nie popisałem się skillem, co? Moja żona grała Wolfensteina, tego klasycznego. Jeśli to kogoś interesuje. Ciekawe, jakie miałem zabić tego łajdaka. Czy jestem z powrotem tutaj? Pancerz jest? Teraz mogę robić nadwyżkę pancerza, bo skilla odblokowałem. Tutaj znowu. Okej. Dobra, sprawdzimy, czy tutaj... A, nie ma tych szkarat więcej. Czyli skarby. W porządku. Tu wchodziłem, tak. Tu nic ciekawego więcej nie odkryję. Może jest jeszcze jedno przejście. Okej. Tu już mamy limit. Granatów też limit. Co się bawić w ciszy, nie? Okej. Jezus Maria. Strzelać w głowę tym, to się nie będą odradzać, nie? Okej. Też powinno być skuteczne. Jeszcze kawałek.
Jezusie. Co ta Helga wykopała tutaj? Tam mam jakieś złoto, ale... Okej, zgarnięte, zgarnięte. No to co pozostało? Skakanie do wody. Nienawidzę skakać do wody, jak jest zombie dookoła pełno. Shit, tych otworów tu jest za dużo. Pierdziele z każdej strony. Z góry lecą z dołu. Przejście otwiera. Mam nadzieję, że mi na plecy nie wyskoczy coś gorszego. To co, ja nie patrzę, mi przeładowuje, ale... Widziałem gdzieś tu granaty. Niepotrzebnie tu przyszedłem. Jeszcze kawałek, Jezus Maria. Że mi tylko na plecy coś gorszego nie wylazło. Jesteśmy. O! Się nie mogło dobrze skończyć, co? Friends, mein Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter, Rudy? I must say, you're stubborn. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like a child again, digging for the treasures in the woods. This moment,
will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd, Sie Weichei. Helga, was ist das? Mann. No to ci wielki skubaniec. Co to ma być? Du siehst so einsam aus. Aber keine Angst, ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaggenheim. Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein... Z czego to jest? Ja pierdziel. Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Bicke! No, wiedziałem, że to się tak skończy. Zastrzel go. On ślepy jest, co? Shit. Czym ja mam do niego? O Jezus Maria. A tych jeszcze co tu nadałem? Tak jest, niech walą u nich. Shit. Shit. Jezus Maria. On się dobierze do tych typów, nie? On tu nie sięga. A może jednak... Shit. Dobra, spokojnie. Niech on zabija tych drani. Odleczyć się. O, shit. To chyba było najbezpieczniej, co? O, shit. Zmiatać.
Jezus Maria. Oni trochę... Można tutaj zdobyć amunicję od nich. Pancerzy. Zrobiony. O Jezus. Kontrolę straciła. Tak, to się kończy, moi drodzy. I granie. You never were in control. Chyba koniec, co? Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazkow. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound! Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazkow? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Resztę historii już chyba znacie, co? A jeżeli nie znacie, to odsyłam was do mojego let's playa z Wolfenstein The New Order. Bo chronologicznie Wolfenstein The New Order dział się po tym, co mieliście okazję zobaczyć tutaj. Prawym... Teraz gdzie to będzie? Tu. Nie, tu. W tym narożniku. Widzicie, muszę... O tak, tam gdzieś na górze, no. Znajdziecie linki. Polecam serdecznie, bo o ile The Old Blood było dodatkiem niezłym, całkiem przyjemnym do zabawy, to jednak no New Order był świetny fabularnie. Tutaj się nie działo tak dużo fabularnie, no coś tam się działo, to był taki wstęp. Spodziewałem się czegoś więcej. Nie żebym narzekał, bo gra wygląda bardzo, bardzo przyjemnie, dobrze się w to bawiłem. No i ta druga połówka, taka dosyć strasząca, całkiem w porządku. Bardzo, bardzo. Ten Wolfenstein jest naprawdę... I ta poprzednia część, i ten dodatek, to są kurde dobre gry. Taki fajny powrót do tego, co było kiedyś w strzelaninach. W połączeniu z tym, co mamy teraz. Niezła, fajna zabawa. No cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie.
oceniajcie, subskrybujcie, zachęcam was do tej drugiej serii, a posłuchajmy do końca tej piosenki, bo zdaje się brzmieć nie najgorzej, nie? Trzymajcie się. Hej, hej. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Freedom soon will come. Then we'll come.